Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam Uczestnictwo świeckich w Kapłaństwie Chrystusowym, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 15 grudnia 1993 roku. W poprzednich katechezach poświęconych świeckim, wielokrotnie wspominaliśmy o służbie chwały Bożej i innych zadaniach związanych z kultem spełnianym przez świeckich. Pragniemy dzisiaj lepiej rozwinąć ten temat. Przyjmując za punkt wyjścia teksty II Soboru Watykańskiego, w których czytamy: Najwyższy i przedwieczny kapłan Jezus Chrystus, pragnąc, aby Jego świadectwo i Jego posługa trwały nieprzerwanie, także za pośrednictwem ludzi świeckich, ożywia ich duchem swoim i nieustannie zachęca do wszelkiego dzieła szlachetnego i doskonałego. Za sprawą Ducha Świętego świeccy uczestniczą w kapłaństwie Chrystusowym w formie, o której wcześniej powiedzieliśmy, że jest wspólna dla całego Kościoła i w której wszyscy, również i świeccy, powołani są do oddawania Bogu kultu duchowego. Tym bowiem, których wiąże ściśle z życiem i posłannictwem swoim, Chrystus daje również udział. W swej funkcji kapłańskiej, munus sacerdotale, dla sprawowania kultu duchowego, aby Bóg był uwielbiony, a ludzie zbawiani. Toteż ludzie świeccy, jako poświęceni Chrystusowi i namaszczeni Duchem Świętym, w przedziwny sposób są powołani i przygotowani do tego, aby rodziły się w nich zawsze. Coraz obfitsze owoce ducha. Zauważmy, że Sobór nie ogranicza się do stwierdzenia, że świeccy są uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego, lecz dodaje, że sam Chrystus kontynuuje swoje kapłaństwo w ich życiu, a zatem ich uczestnictwo w kapłaństwie wspólnym, Kościoła. Dokonuje się z woli i dzięki działaniu Chrystusa, przedwiecznego i jedynego najwyższego kapłana. Ponadto to kapłańskie dzieło Chrystusa w świeckich dokonuje się za pośrednictwem Ducha Świętego. Chrystus ożywia ich Duchem Swoim. To właśnie obiecał Jezus, formułując zasadę, że Duch daje życie. Ten, który w dniu pięćdziesiątnicy został posłany, aby utworzyć Kościół, musi też nieustannie rozwijać kapłaństwo i działalność kapłańską Chrystusa w Kościele, również w świeckich, którzy są pełnoprawnymi członkami, corporis Christi, na mocy Chrztu. Chrzest inauguruje bowiem obecność i działalność kapłańską Chrystusa w każdym z członków jego ciała podczas gdy Duch Święty napełnia go łaską i pozostawia w jego duszy znamię, obdarzając wierzącego zdolnością do żywego uczestnictwa w kulcie oddawanym przez Chrystusa Ojcu w Kościele. W bierzmowaniu natomiast uzdalnia go do dojrzałego zaangażowania się w wierze oraz w służbie świadectwa i szerzenia Ewangelii, co należy do misji Kościoła. Dzięki temu komunikowaniu swego kapłaństwa Chrystus udziela wszystkim członkom swego ciała, także i świeckim, zdolności realizowania w życiu tego kultu, który on sam określał jako oddawanie czci Ojcu w Duchu i Prawdzie. Spełniając ten kult, wierny, ożywiony Duchem Świętym, uczestniczy w ofierze wcielonego Słowa oraz w jego misji. Najwyższego kapłana i powszechnego odkupiciela. Sobór twierdzi, że w tej właśnie transcendentnej rzeczywistości kapłańskiej, misterium Chrystusa, świeccy są wezwani do ofiarowania całego swego życia jako duchowej ofiary, współpracując w ten sposób z całym Kościołem w konsekracji świata, dokonywanej nieustannie przez odkupiciela. Na tym polega wielka misja świeckich. Wszystkie bowiem ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie są znoszone, stają się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ofiary te składane są zbożnie Ojcu, w eucharystycznym obrzędzie, wraz z ofiarą ciała Pańskiego. W ten sposób i ludzie świeccy, jako zbożnie działający wszędzie czciciele Boga, sam świat jemu poświęcają. Z duchowym kultem wiąże się uczestnictwo świeckich w sprawowaniu Eucharystii. Centrum całej ekonomii relacji między ludźmi i Bogiem w Kościele. W tym sensie również ludzie świeccy uczestniczą w urzędzie kapłańskim, ze względu na który Jezus samego siebie wydał na krzyżu i nieustannie ofiarowuje się w Eucharystii dla zbawienia ludzkości. W sprawowanej Eucharystii świeccy uczestniczą czynnie, ofiarując samych siebie w zjednoczeniu z Chrystusem, kapłanem i hostią. Ta ich ofiara stanowi wartość eklezjalną, na mocy znamienia chrzcielnego, które czyni ich zdolnymi do oddawania Bogu wraz z Chrystusem w Kościele urzędowego kultu religii chrześcijańskiej. Sakramentalne uczestnictwo w uczcie eucharystycznej pogłębia i udoskonala tę ofiarę, udzielając świeckim łaski sakramentalnej pomagające im żyć i działać zgodnie z wymaganiami płynącymi z ofiary złożonej z Chrystusem i Kościołem. W tym miejscu musimy podkreślić wagę udziału w niedzielnej celebracji eucharystycznej nakazanego przez Kościół. W wypełnianiu kapłaństwa powszechnego stanowi ona najwyższy akt kultu, równie ważny jak sakramentalna ofiara Mszy świętej, w spełnianiu przez kapłanów ich kapłaństwa służebnego. Uczestnictwo w uczcie eucharystycznej jest dla wszystkich warunkiem życiodajnej więzi z Chrystusem zgodnie z Jego słowami. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Znaczenie uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii przypomina wszystkim wiernym, Katechizm Kościoła Katolickiego. Na zakończenie chciałbym przytoczyć znane słowa z pierwszego listu św. Piotra, obrazujące rolę świeckich uczestniczących w misterium eucharystyczno-eklezjalnym. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.